Witam serdecznie w kolejnym odcinku Kulawych Rozmów. Dzisiaj ze mną i z Państwem jest Karolina Anioł-Kozłowska, fizjoterapeutka, którą serdecznie witam na pokładzie Kulawych Rozmów. Bardzo mi miło przede wszystkim, że zgodziłaś się na to, żeby porozmawiać ze mną o paru, myślę, ciekawych rzeczach, jeśli chodzi o pracę pacjenta, fizjoterapeuty, w ogóle też pracę fizjoterapeuty. Zwłaszcza, że znamy się osobiście, dlatego, że jest moją fizjoterapeutką i też chyba psychoterapeutką, co nie? Bo to tak trochę jest, że to nie jest do końca tak, że praca fizjoterapeuty i pacjenta to jest tylko praca nad ciałem. Bardzo się to przenika i czasami jakby ważniejsza jest rozmowa niż samo to, co się robi. I ty też jesteś taką moją trochę psychoterapeutką i dużo mnie nauczyłaś. O, to miło słyszeć. Ale właśnie wydaje mi się, że ludzie nie do końca rozumieją właśnie tego, te zależności, prawda? Że fizjoterapia kojarzy się tak jakby z pracą nad ciałem i tylko jakby takim dążeniem do tego, żeby to ciało było bardziej sprawne, było mniej bólu, ale wydaje mi się, że sama praca taka stricte nad mięśniami, nad tkankami, ona bez takiego, bez rozmowy, bez takiego też zobaczenia backgroundu tego pacjenta, tak naprawdę no, nie przyniesie takich efektów, prawda? Nie, dlatego że pacjent musi też się przed tobą otworzyć. Nie ma szansy po prostu na taką sytuację, kiedy ty stawiasz barierę i mówisz, że pani problemy zostawia pani w domu, a my pracujemy nad bolącą kostką, barkiem czy czymkolwiek. Bo tak się po prostu nie da. Po prostu pacjent wtedy się zamknie i nie będzie już współpracy. No właśnie, jak zaczynasz pracę z pacjentem? Co się dzieje? Od wywiadu. I przy tym wywiadzie w zasadzie to tłuką nam na studiach, ale to jest naprawdę ważne. Nawet to, jak wchodzi pacjent, jak on wchodzi, jaki on ma już stosunek do swojej choroby, do tego, co się dzieje. I już jaki kształtuje się związek pomiędzy terapeutą a pacjentem, to już naprawdę bardzo wiele znaczy. Bo ktoś musi mieć możliwość otworzenia się przed tobą, żeby opowiadać o swoich problemach, bo czasami te problemy to nie jest tylko i wyłącznie jakby bolący kręgosłup, ale cała ilość rzeczy, które za tym idą. Bo może mieć na przykład problemy w domu, może mieć problemy w relacjach z najbliższymi i to wszystko wpływa. Są takie sytuacje, że czasami da się ściągnąć ból pacjentowi przez po prostu ściągnięcie z niego tego ciężaru, który na nim jest. Czyli można powiedzieć, że jak wybieramy fizjoterapeutę, to musimy też sobie zdawać sprawę, że oprócz tego, że to może być super fachowiec, świetny specjalista, ale na przykład nie podejdzie nam charakterologicznie, tak, i to będzie pipa popa z tej współpracy, prawda? Tak, tak. Liczą się takie umiejętności miękkie, czyli nie sam twój warsztat pracy i to, co masz w skrzyneczce narzędziowej, tylko tego też to, w jaki sposób tego używasz. I w jaki sposób, bo czasami pacjent musi ci uwierzyć, że coś chcesz zrobić. Możesz zrobić abstrakcyjne rzeczy, ale dopóki pacjent ci nie uwierzy, że to mu pomoże albo że generalnie jesteś razem z nim w tym wszystkim, no to nic z tego nie będzie. No dobrze, no to jestem pacjentką, boli mnie noga, bo rozumiem, bo musimy wrócić chyba do początku, bo trzeba podzielić też fizjoterapeutów na tych fizjoterapeutów, którzy się zajmują stricte tak jakby ciałem, mięśniami, w sensie kośćmi, czyli ortopedyczny, tak, ortopedycznym zakresem, o, że tak powiem, i neurologicznym zakresem, prawda? No ja generalnie jestem w takim rozkroku, ponieważ jedna i druga dziedzina mnie bardzo interesuje. Próbowałam się spolaryzować w pewnym momencie, ale lubię jedną i drugą część fizjoterapii, więc bardzo lubię pracę z pacjentami neurologicznymi i lubię też pacjentów ortopedycznych i bólowych. I ciężko mi się zdecydować na tą chwilę. Myślę, że pacjent ortopedyczny jest
Dlatego, bo ja zauważyłam, że większość jednak fizjoterapeutów no woli pracę z pacjentami ortopedycznymi. Mm-hmm. Już nawet myślę, że pomijając ciężkość pracy z pacjentem neurologicznym, bo wiadomo, że no wtedy jest zupełnie inna praca fizyczna, prawda? Wtedy trzeba jakby więcej tego wysiłku włożyć. Już nie mówię tylko tutaj wtedy o pacjentach takich jak ja, które rzeczywiście też musisz podnieść, prawda? Bo często pomagasz mi wstać z podłogi, no to fizycznie całym ciałem po prostu podnosisz mój cały ciężar, prawda? Więc to jest na pewno zdecydowanie cięższa praca, ale myślę, że dlatego ortopedyczna praca jest bardziej atrakcyjna dla fizjoterapeuty, dlatego że ten efekt widać praktycznie od razu. Można powiedzieć, że na przykład jeden taping, jedno rozciąganie, często już jakby, no wiadomo, to nie chodzi o to, że to już jakby leczy wszystko, tak, ale ta satysfakcja z pracy, wydaje mi się, może być większa niż z pracy nad pacjentem neurologicznym, który tam rzeczywiście te postępy są widziane no rzadko albo po bardzo długim okresie. Mm-hmm. I tak i nie. Dlatego, że u pacjentów neurologicznych jest tak, mówię tutaj na przykład o pacjentach, powiedzmy, po udarze, bo wiadomo, że mamy różne rokowania, tak? U niektórych pacjentów skupiamy się na tym, żeby stan był taki, jak jest, żeby nie było z czasem gorzej, żeby troszeczkę coś poprawić, ale wiadomo, że pewnych rzeczy się nie przeskoczy. A u takich pacjentów, powiedzmy, poudarowych, gdzie mamy bardzo, jakby wiele nie wiemy, bo nie wiemy tak naprawdę, jak ogarnie się ten układ nerwowy, ale mamy bardzo dużo możliwości. To jest mega fascynujące zobaczyć, jak ktoś z osoby leżącej w zasadzie staje się osobą siedzącą samodzielnie, jak w stanie jest stanąć po raz pierwszy, jak po raz pierwszy zrobi swoje pierwsze kroki i po prostu cała rodzina płacze i w ogóle chętnie by cię podrzucała na rękach. To też super, naprawdę. I to jest takie, to jest właśnie coś, co mnie nie pozwala mi odejść od tej neurologii, mimo że niektórzy znajomi się pukają w głowę, że jest to nieekonomiczne, bezsensowne i no i super dużo czasu zajmuje. No tak, no. To są zwykle pacjenci w domach. I nieekonomiczne, no to jest ta kwestia, że jakby koszt terapii jest dokładnie taki sam, a wysiłek jest zdecydowanie no inny. Myślę też, że czy można powiedzieć, że praca z pacjentem neurologicznym bardziej obciąża psychikę niż praca z pacjentem ortopedycznym? Zależy od tego, co się dzieje, ale myślę, że trzeba być taką większą podporą dla osoby neurologicznej. Na przykład biorąc pod uwagę osoby po udarze, to mamy wiele możliwości, bo oprócz tego, że w trzech pierwszych miesiącach bardzo często dochodzi do depresji, więc trzeba być czujnym, i też zwracać uwagę na to, co się dzieje w związku z tym, co się stało jakby z mózgiem po udarze, bo może się stać naprawdę bardzo wiele. Niektórzy po udarze nie wiedzą, że mają w ogóle problem, że coś zaszło. Niektórzy wpadają w depresję, niektórzy uważają, że za chwilę zaraz będzie w porządku, mimo że w statystykach wygląda to tak, że oni teoretycznie no, nie powinni chodzić. Są tacy pacjenci, którzy po prostu trzymają się mocno tej nadziei, ale dzięki temu jakby idą do przodu i pokonują te bariery, które pokazują nam w zasadzie też badania naukowe. No, są tam pewne wytyczne, poza które jak się wyjedzie, to pacjent albo będzie chodził, albo raczej nie będzie chodził. Mm-hmm. Nie? A determinacja może troszeczkę jakby poprawić tą sytuację. Jeśli chodzi o pacjentów takich ortopedycznych, to jest to fajne pod tym względem, że można pomóc komuś wrócić do czynności, które wykonywał wcześniej, nie wiem, bieganie, ale to nie są takie grube rzeczy jak chodzenie, jak to takie totalna zmiana, że tak powiem, życia. Mm-hmm. No. Tylko mówimy też o pacjentach neurologicznych, których chodzenie to jest, wiesz, nie ma tam mowy o chodzeniu, nie? No. Bardzo często. Często jest też taka praca, jak, no mi się wydaje też ze mną, że to już jest, jakby wydaje mi się, że po tych 17 latach pewne rzeczy zostały już doprowadzone do maksimum. On to ciało po prostu więcej już nie osiągnie w tym sensie, że ono może być mocniejsze, może być sprawniejsze w tym sensie, że nie wiem, zasięg się zwiększy, kąty, tak, zgięciowe, że skostnie nie ma, ale ono jakby
fizycznie nie osiągnie więcej. To znaczy na przykład, nie wiem, nie wróci ruch w tych nogach, tak? I to jest wtedy taka praca z pacjentem, który no widzi, że od X lat się nie zmienia. Jak zmotywować takiego pacjenta, jak z nim pracować właśnie, żeby, on, żeby jemu się chciało utrzymywać tak naprawdę ten konstans? Nie wiem. W sensie każdego... tak. Nie ma jednej złotej reguły. Z tobą rozmawiam inaczej. Teraz po prostu wszyscy widzowie wyciągnęli notatki i gotowi zapisać bardzo taką jakąś wiekopomną tezę. Nie, najbardziej wiekopomna jest zawsze mojej ulubionej takiej pani od neurologii, że tak powiem, z internetów. To zależy. I to jest złota odpowiedź, bo inaczej wygląda sprawa z tobą, inaczej wygląda z innymi moimi pacjentami po urazie rdzenia. Więc u każdego ta motywacja leży gdzie indziej. U kogoś będzie leżała w tym, że dostanie się w końcu do kuchni i sobie przygotuje posiłek sam, a u kogoś będzie leżała tam, żeby po prostu wyjść z łóżka samodzielnie, nie angażując kogoś dodatkowego. Mhm. Więc to jakby budujemy na bazie potrzeby ludzkiej. Zastanawiam się jeszcze tutaj a propos tych tematów, które poruszyłaś, a propos, że ktoś będzie chciał wyjść z łóżka, albo że będzie mógł dojść do kuchni i przygotować sobie posiłek. Jest taka koncepcja teraz w świecie, koncepcja, która się nazywa ableizm. Chodzi o to, że osoby sprawne narzucają osobom niepełnosprawnym, jacy oni mają być w tej niepełnosprawności. Zastanawiam się też tutaj, bo jest w fizjoterapii jest taki nacisk na to, żeby na samodzielne, żeby robić jak najwięcej rzeczy samodzielnie. Teraz jakby mając z tyłu głowy tą koncepcję tego ableizmu, który mówi, że tak naprawdę człowiek ma prawo do tego, żeby być niepełnosprawnym i mieć zaplecze ludzi, którzy wyręczają go w tych rzeczach, które oni nie mogą, żeby jakby on mógł korzystać z tego życia, tak? Bo jest czasami tak, że ludzie mówią, musisz to zrobić sama. I na przykład ubranie spodni zajmuje 2 godziny. I na przykład ja to zrobię sama, ale czy rzeczywiście powinnam to robić codziennie sama? Ty decydujesz, to jest twoje życie. I jeżeli masz ochotę to zrobić, to możesz 2 godziny wyciąć na to, a możesz po prostu poprosić, tak, użyć kogoś innego. Finalnie możesz być szczęśliwa. Tak, tylko właśnie pytanie mi brzmi, jak tutaj wyczuć jako fizjoterapeuta ten moment, w którym już po prostu mówisz, kurczę, zrobiłeś to już 100 razy, dalej ci to wychodzi 2 godziny, dalej ci to, wychodzi ci to, ale zajmuje ci to 2 godziny. Jak tu właśnie przejść z takiego etapu, że ćwiczymy to maksymalnie, żebyś to zrobił maksymalnie szybko, maksymalnie samodzielnie, a w którym będzie mówił, dobra, jesteśmy w tym etapie, że mówimy, słuchaj, robisz to samodzielnie, zajmuje ci to 2 godziny, może lepiej to zrobić troszeczkę inaczej, bo tak, no szkoda twojego życia. W którym momencie jakby warto jakby walczyć dalej, żeby bo może się okazać, że ten 1001 raz zmieni wszystko, nie? Tak. Powiem ci, że miałam bardzo taką śmieszną sytuację w głowie z tym ciężarkiem, jak wymyśliłyśmy to obracanie się, bo to było dla mnie takie puf, że cały czas nas uczą, że jak bardziej utrudnimy, to się ktoś w końcu nauczy, nie? Że nauczy się, nie wiem, zakładać na wózku, zakładać pod wózkiem na podłodze, na łóżku do góry nogami. Ale nie o to chodzi, bo czasami komuś trzeba dać zrobić coś łatwiej. I to jest w ogóle, jak dla mnie niesamowite, że czasami krok w tył robi super robotę, że nagle, że wcale nie musisz i że możesz tego użyć czegoś innego. I efekt jest taki poniżej 10 minut, jak tak, byś chciała osiągnąć. Tak, tylko pytanie właśnie brzmi, kiedy, jak wyczuć ten balans, nie? Że to już jest ten moment, bo wiadomo, trzeba utrudniać, żeby człowiek się bardziej starał, żeby uaktywniać więcej mięśni. Tylko w którym momencie, kurde, mówimy, dobra, już to jakby wyćwiczyłeś i tak dalej, to teraz wiesz co, żebyś to zrobił, to zrób to tak, bo tu już jakby tkanka, mięśnie, wszystko jakby osiągnęło swoje maksimum, a teraz zróbmy tak, żeby to było funkcjonalne, nie? Nie wyciągajcie notatek. nie wiem. W sensie myślę, że to zachodzi z czasem i jest to taką interakcją międzyludzką, że jakby powiedzmy w tych 2 godzinach terapii męczymy się obdwoje.
obydwie zrobieniem różnych rzeczy, ale jak ja wychodzę, to tobie ma być łatwiej finalnie. Tak. Że w tym momencie kończymy ćwiczenia, a ty zaczynasz żyć i nie chodzi o to, żebyś po prostu 19 razy próbowała obrócić się na siłę, żeby sięgnąć po coś, tylko po prostu robisz to jednym sprawnym ruchem, to co chcesz. I finalnie ma być po prostu normalnie. Wracając do tego powtarzania pewnych rzeczy milion razy, no nie? Jest taka myśl w głowach ludzi sprawnych, którzy obserwują osoby niepełnosprawne, że na przykład jak ja mówię, że ćwiczę 3 godziny, no to oni mówią, że może gdybyś ćwiczyła więcej, dłużej, no to by były lepsze efekty. Tak samo po wypadku na przykład jest bardzo często tak, że ludzie mówią, że trzeba wszystko rzucić i skupić się tylko na tej rehabilitacji, bo wiadomo, że będzie wtedy lepiej. No nie? Czy mogłabyś po prostu powiedzieć ludziom, jak to jest? Mam jedną taką pacjentkę, z którą cały czas walczę o normalne życie. W takim sensie, że ona ma bardzo dużo rehabilitacji w ciągu dnia, a nie wychodzi na spacery. I to mnie po prostu fizycznie boli, bo nie ma czasu na rzeczy normalne. I to jest, wszystko kręci się wokół powrotu do sprawności, a normalne życie zostaje zupełnie gdzieś pogrzebane. Czeka, nie? Czeka. Nie wiem, na co właśnie czeka. Wyjście do kina, do teatru, wyjście na spacer, na coś czeka. I bardzo mi jest z tym źle, bo boję się, że może być tak, że osoby, które myślą w ten sposób, spędzą swoje życie na czekaniu. Tak. Nie spotykając po drodze fantastycznych ludzi, nie wychodząc na po prostu naprzeciw szansom, które życie może im postawić, tylko dlatego, że siedzą w domu i skupiają się tylko i wyłącznie na tym, żeby cisnąć. Zwłaszcza, że może się okazać finalnie, że ta sprawność nigdy ich nie zadowoli w taki sposób, żeby jakby porzucić, zacząć normalnie żyć, tak? W którymś momencie. Mi się też wydaje, że jest taka sytuacja, że po prostu osoby, które są po wypadku, po urazie, po chorobie, tak, po jakimś incydencie, który sprawił, że tracą swoją sprawność, im też tak jak właśnie tym osobom sprawnym, które obserwują osoby niepełnosprawne, się wydaje, że teraz oto to jest ten moment, który muszę zmaksymalizować swoje wysiłki, żeby moje ciało jakby wróciło do zdrowia. No bo na początku nikt nie myśli o tym, że on będzie tylko troszeczkę sprawniejszy. Albo na przykład odzyska w 60%, nie, zawsze się wydaje, że 100%, tak, nie? Tak. Ludzie bardzo często, tak jak ja, dają sobie czas. Na przykład do 5 lat, nie? Że w ciągu 5 lat, jak nie, no ja to miałam w ogóle taką skrajną tą, że jeżeli moje życie osiągnie, w sensie będę na wózku tyle, co na nogach, to się zabije, nie? Ta rocznica się zbiera we wrześniu, tak, że muszę sobie tutaj w październiku, w sensie, także muszę sobie tutaj wszystkie rzeczy, testamenty porozpisywać, wiadomo, deadline się zbliża. Znaczy życie po prostu potem uczy, nie? Że to w ogóle było bez sensu, bo niestety moim zdaniem bardzo często jest takie myślenie osób z niepełnosprawnością o tym, że żeby to życie zakończyć, że ono będzie gorsze, dlatego że po prostu my nie widzimy ludzi, którzy są niepełnosprawni i żyją normalnie, tak? Pełnią życia, bo wiadomo, że koncepcja normalności w ogóle nie istnieje, bo nikt nie jest normalny. Ale ogólnie, że ludzie na wózkach żyją, ludzie po radarach żyją, ludzie bez nogi, bez ręki i tak dalej, bez oka, niewidomi żyją i mają się całkiem dobrze. A ta koncepcja właśnie śmierci po wypadku, po tej zmianie stanu fizycznego jest właśnie z tego powodu, że my po prostu takich ludzi szczęśliwych nie widzimy, tak? Tak, ale tutaj wróćmy do tej koncepcji 1000 godzin rehabilitacji. Ćwiczymy i tu jest ten problem, że ja się obawiam właśnie takiej sytuacji, że ludzie nie zdają sobie sprawy, że jeżeli jesteśmy mocno skupieni na tej rehabilitacji i tylko wkładamy w nią całą swoją energię. Na przykład dzieci rzucają szkoły, bo skup się na rehabilitacji. Rzucają partnerów ludzie przecież, tak? Bo muszą się skupić na rehabilitacji. I potem się budzą z ręką w nocniku, bo ta sprawność może ich nigdy nie zadowolić. A po drugie, nawet jak ich zadowoli, to po drodze te wszystkie mosty już są spalone, tak? To też mi przypomina taką koncepcję, której rozmawiałam wczoraj ze swoją przyjaciółką, która jest teraz w Stanach. Ona się bodajże nazywa FIRE i to chodzi o to, że Amerykanie przez 10 lat do tego 35 roku życia, od 25 do 35 roku życia,
wszystko walą w pracę, wszystko. 20 godzin pracy, dwa etaty, wszystko. Nie chodzą do kina, nie jeżdżą na wakacje. Przekroczyłam tą granicę. Wieku? Zwalniać. Chodzi o to, że po prostu nic nie robią, nic innego. Nie wydają pieniędzy na żadne jakieś dobre jedzenie, restauracje, ciuchy, nic. Wszystko na pracę po to, żeby jak skończą 35 lat, przejść na emeryturę, nie? I wtedy cieszyć się życiem. Tylko, że tak, szczęśliwi. Właśnie o to chodzi, że tu też jest taka sytuacja, no. Że, że przez te 10 lat, tak jak moja przyjaciółka mówi, ona by się nabawiła depresji, nie? Przez to wszystko. I nie wiadomo, czy ona by w tym 35-lecie swojego życia nie weszła, wiesz, z problemami psychicznymi, tak? Dodatkowo może po prostu... No nie masz znajomych, bo cię opuszczają, bo ich nie spotykasz i tak dalej. To jest dokładnie tak samo jak w fizjoterapii, nie? Tak. Z tym, że ja bym to podzieliła jeszcze powiedzmy na te okresy, nie? Że jak jesteś po wypadku, ten najwcześniejszy okres jest jednak bardzo ważny. Bo i wtedy rzeczywiście jakby ta ilość ma znaczenie, bo zachodzi ta neuroplastyczność. Powiedzmy po uszkodzeniu mózgu zachodzi ta neuroplastyczność... do 3 miesięcy jest tak, że ciśniemy wszystkie siły. No tak, ale to nie jest tam po 15 godzin, gdzie nie, bo organizm się odpoczął. No nie zapominajmy o tym, że jest rodzina, że jakby w tym wszystkim są te relacje. Jeśli chodzi o osoby po urazie rdzenia, no to właśnie ta neuroplastyczność zachodzi przez rozbudowę siły mięśniowej, żeby jak najwięcej zbudować właśnie tej samodzielności, tak? Której chcemy. I to jest istotne, żeby wyważyć to wszystko, żeby się nie zamknąć w czterech ścianach z fizjoterapeutą, bo potem może się okazać, że nie ma z kim pogadać, że jak się komuś już znudzi, to już nie ma. Mm-hmm. No. No właśnie, mówisz, że w tym wszystkim jest rodzina. Mówi się tak, że jak ktoś jest niepełnosprawny, to niepełnosprawna jest cała rodzina, nie? I ja mam taki pogląd, że to, czego brakuje tak naprawdę na wczesnym etapie takiego zderzenia osoby niepełnosprawnej z tą właśnie swoją chorobą i tej rodziny z tą chorobą, to jest ta opieka taka zaraz po, która uczy tych ludzi, tą rodzinę, jak współpracować z tym pacjentem, a równocześnie pacjent powinien być zaopiekowany no po prostu terapeutycznie, tak? Bo strata swojej samodzielności, jakiegoś, ten wypadek, ten incydent, to jest normalnie przechodzenie żałoby. Bo człowiek musi przejść żałobę ze swoim tym życiem, które no było, tak? Które zostało bezpowrotnie stracone, bo nawet jeżeli ta sprawność w jakimś stopniu wróci, nawet cała, no to życie już zostało stracone, bo to człowiek nie wychodzi, że tak powiem, taki sam po tym wszystkim. Więc moim zdaniem powinna ta terapia wejść, dlatego że na przykład u mnie się okazało po 17 latach, tak prawie, w wypadku, że ja stres pourazowy po prostu mam, który nie został przerobiony, tak? Przerabiam go do teraz i kto wie, gdzie bym teraz była, co bym teraz robiła, gdyby nie to, że pewne rzeczy mnie blokowały, tak? Czy twoim zdaniem właśnie jak powinna wyglądać ta droga? Tak? Że wyobraźmy sobie, że jest pacjent, który miał wczoraj wypadek, tak? Jest ta rodzina i co oni powinni zrobić? No. Jak się przygotować do tego, nie? A da się do tego przygotować? To są emocje, których nie jesteś w stanie okiełznać, no bo jakby mówisz o żałobie, a jest to przechodzenie przez pewne etapy. Z jednym moim pacjentem jakby przechodziłam w sumie z jego mamą przez te etapy, bo ona była moją pacjentką ortopedyczną. No i jej syn doznał wypadku, także odcinek szyjny, czyli tetraplegia. Ja ją zobaczyłam. Pozdrawiamy. Jacku. Zobaczyłam panią Lucję po dłuższym czasie i no byłam przerażona, bo ona była przerażona,
była szara, niedospana, zmęczona, przerażona. I to było naprawdę ciężkie. I do momentu tego, w którym mija powiedzmy 8-9 lat, gdzie rzeczy, które były wcześniej straszne, stały się rutyną. Zaczęliśmy się śmiać z niektórych rzeczy, no bo no to tak jest, no, że te traplegi mnie kopną, nie? No, tak. Tak się zdarza, że udowodni to komuś. Tak. A są takie sytuacje. I to jest bardzo ciężkie i widzę to w wielu rodzinach, że wszyscy są w to zaangażowani. Tak. Że mama nagle musi przejść z funkcji mamy w opiekunkę, pielęgniarkę i tysiąc innych zawodów, gdzie naprawdę było często tak, że opowiadano mi, że pielęgniarki czegoś nie potrafiły zrobić, a mama po prostu brała i to robiła w szpitalu przy jakimś tam pobycie. Więc albo ostatnio zadzwonił do mnie mąż pacjentki i mówi, wiesz co, nauczyłem się zakładać cewnik. Bo wyrwałem i musiałem się nauczyć. I to są takie rzeczy, że naprawdę wszyscy są w to zaangażowani, włącznie z tymi, którzy nawet nie wiedzą, czyli tymi najmniejszymi dziećmi, tak. Które nie kumają za tak. Wiele. No. Wydaje mi się, że można powiedzieć, że po takim incydencie warto, żeby ta rodzina jakby oprócz wiadomo, bo konsultuje się tutaj w szpitalu z lekarzami i tak dalej, ale właśnie moim zdaniem powinna po pierwsze pójść do psychologa, psychoterapeuty, to jest kluczowa różnica między psychologiem a psychoterapeutą, czyli idziemy do psychoterapeuty, bo on wtedy pomaga, żeby po prostu w tym pierwszym zderzeniu sobie poradzić z własnymi emocjami, bo to jest bardzo ważne. Ludzie nie zdają sobie sprawy, jak wielkim obciążeniem dla powrotu do zdrowia, do tego, żeby do tej opieki, do tego po prostu nauczenia się nowego życia, tak, funkcjonowania w tym życiu ma zdrowie psychiczne, nie? Tak. To jest... A o tym się w ogóle w tym pierwszym etapie nie myśli, bo jest tak. Fokus na... A to jest musi ten etap, musi usiąść, tak. Musi zjeść. A to jest ten etap, w którym się właśnie powinno skonsultować, tak. Żeby przechodzić tą sytuację w sposób taki, który jak najmniej będzie, że tak powiem, tą głowę obciążał, tak? Żeby wyjść jak najzdrowiej, z jak najmniejszym ubytkiem. Tak, ale to też trzeba przepracować, bo to po pewnym czasie widać, że jest potrzeba tego. Bo podejrzewam, że gdybym komuś z moich pacjentów powiedziała, że z rodziny, że powinieneś iść do psychologa, to by powiedział, po co, że bez sensu. Ludzie żałują pieniędzy na takie coś. Ludzie często widzą, że jest coś takiego, że... Dopiero jak zaczyna się taki gruby problem. Tak, ale ten problem jest właśnie gruby, dlatego że on był dużo mniejszy, tak, na początku, tylko żeśmy poszli... Poszliśmy. Albo że po co mi to, skoro i tak już, że tak powiem, jest jak jest. Więc tak, tak, tak. U niektórych widzę potrzebę, a u niektórych jakby nie ma problemu, nie? Jest jak jest, problem jest taki i taki. I tyle. O reszcie zapominamy. Albo o sobie zapominamy. Tak, rodzina często zapomina o sobie, nie? A tutaj jest... ja zawsze mówię, żeby... traktować tą osobę niepełnosprawną dokładnie w taki sam sposób, w jaki traktowaliśmy ją wcześniej, tak? To jest dalej ta sama osoba, ona jest dalej dorosła, nie staje się nagle 5-letnim dzieckiem, tylko to jest dorosła osoba, więc nie zaczynamy zdrabniać, nie przykrywamy kocyczkiem i tak dalej. To bo... nie tylko do tego się jakby ogranicza, bo ja mam zawsze mega ubaw, jak jest kwestia wychodzenia, chodzenia z, no dobra, z Jackiem, jest kłótnia na przykład o bluzę i spodnie. Shih Tzu sąsiada się uaktywniło. Super. Także jeżeli służycie pieska, to Shih Tzu sąsiada wychodzi na spacer. I to są takie śmieszno-straszne rzeczy. Takie kłótnia na przykład, że nie pójdziesz w krótkich spodniach. Właśnie, że pójdę! Przecież cię nie ubiorę w niej. I takie... No, z jednej tak. strony wiadomo, że nic nie zrobi, a z drugiej, no, że mama nie chce, żeby on się przeziębił, ale on przez to, że tak powiem, no, nie może tak, tak. Zrobić tego, co chce. Tak, wola pacjenta zawsze powinna być jakby przewodnia, dlatego że nie tracimy swojej autonomii tylko dlatego, że jesteśmy niepełnosprawni. Tutaj mam taki przykład, który często wspominam, takiej sytuacji, takiej Oli, którą ja poznałam w Krakowie podczas mojej rehabilitacji w Polskim Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej w Łotum. I tam jest taka właśnie pacjentka Ola, ona jest dorosła, ona ma 20 parę lat, nie wiem czy nawet nie koło 30 jest.
I Ola miała taki wypadek, że ma silną ataksję, czyli nie jest w stanie utrzymać po prostu rzeczy w ręce, bo je wypadają i trzeba jej po prostu pomagać. Tak, jeździ na wózku i tak dalej. I Ola chciała palić papierosy. No więc mama jej te papierosy odpalała i przykładała do buzi. I były inne tam rodziny pacjentów tam, którzy mówili, co pani robi, że w ogóle jak pani może jej dawać? A ona mówi, ale co ja jej daję? Ona jest dorosła, ona chce palić papierosy, więc ja jej daję te papierosy, jakie mam, wiesz. I to jest coś takiego, że ludzie mówią, ale mogłabyś jej nie dać, ona wtedy nie paliła. Tylko, że to jest już ograniczanie tej swobody. I dla mnie ta postawa tej pani Beaty to jest moim zdaniem wzorowa, jeśli chodzi o takie kwestie. Dlatego, że po prostu wiele rzeczy, które robimy jako dorosłe osoby, nie podobają się naszym matkom, tak? Tak. Co nie, ale dalej robimy, dlatego że mamy wybór. Możemy je w którymś momencie porzucić. One są dla nas albo dobre, albo złe, ale tak naprawdę to, czy je rzucasz, czy w nie wchodzisz, jest jakby twoją autonomiczną decyzją. Niestety bardzo często jest tak, że po wypadku ten pacjent przestaje być osobą stanowiącą o sobie. Tak, tak. I nagle zaczyna być na przykład, nie wiem, synkiem i córeczką, tak? Ale wiesz, dlaczego też tak jest? Staram się zawsze zrozumieć obydwie strony. Że teoretycznie i te, powiedzmy, te papierosy, te krótkie spodnie, jak Jacek nie czuje, że jest mu zimno czy ciepło, jakby finalnie sprawią, że być może będzie potrzebna jakaś interwencja z zewnątrz, która znowu skupi się na osobie opiekuna. Mm-hmm. Więc jakby staram się to zawsze zrozumieć z dwóch stron. I to jest trochę takie, żeby nie było, że na złość mamie odmrożę sobie stopy. Mm-hmm. Tylko, że jakby ta mama w tym wszystkim tkwi i jakby rozumiem, że mogłaby czegoś nie chcieć, ale z drugiej strony to jest osoba dorosła, tak, która gdyby miała jak, to by po prostu wstała, wyszła i poszła zapalić, nie? I praktycznie no to jest jedna z kilku radości w życiu, które chcę mieć i na przykład zabieranie jej tego tylko dlatego, że to źle wygląda i że może za 15 lat coś zrobić, to jest trochę słabe. Tak. Ale zawsze staram się jakby myśleć o tych dwóch stronach, tylko że tak, to jest takie, że nie robienie sobie problemu. W sensie takim, że nie pozwolę ci na to, żebym ja nie miała później z tego tytułu problemu. To jest takie... Wiesz, tutaj też tak jakby myślę teraz, tak mi do głowy przyszło, jak rozmawiamy o tym, że w ogóle rodzice, pacjent, że w ogóle te kłótnie na temat tego, że będziemy, że ja chcę coś robić, ty a mama chce, żebyś zrobił coś inaczej, to teraz sobie tak pomyślałam o tych wszystkich pacjentach, którzy nie mają rodziny i leżą w zolach, nie? Że tam po prostu jakby twoja decyzja, to czy ty wolisz, nie wiem, cieplej czy zimniej, w ogóle nie ma żadnego znaczenia. No. Tam w ogóle to jest ta tragedia ludzka i to jest ten mój problem właśnie z tym walczeniem o dzieci nienarodzone, które mają bardzo duże wady rozwojowe, że po prostu finalnie lądują w takim miejscu, które tam ich nie obchodzi, nie? Czy ty masz ciepło, czy zimno, czy lubisz kocyk różowy, czy niebieski, no nie? Już nawet nie wspominając o tym, że właśnie pacjenci, którzy mają w ogóle duże porażenia mózgowe, w sensie powypadkowe, którzy jakby nie są w stanie w ogóle wyrazić swojej woli, tak? No to z mężczyzny, który był silnym facetem, głową rodziny, tak? Nagle jest człowiekiem, którego po prostu ta podstawowa nawet godność osobista nie jest zachowana, dlatego że on jest jakby publicznym już tutaj dobrem narodowym, tak? Mnie też trochę więcej niż trochę przeraża traktowanie pacjentów w szpitalach. Tak, to już w ogóle o tym książkę trzeba napisać, naprawdę. To, co ty mi opowiedziałaś, to co jakby usłyszałam u wielu ludzi, na przykład Krysia, moja pacjentka, wjeżdżając na SOR z udarem, okazało się później, że obupółkulowym, z nudnościami, usłyszała od pani pielęgniarki, nie przesadzaj, ciąża to nie choroba i że daj spokój, gdzie ona już po prostu była jedną nogą na tamtym świecie. Tak. Pielęgniarki, też słyszałam o takiej pielęgniarce, pani zaraz. Trzeba wymienić, powiedzmy, bieliznę, tak? Coś się wydarzyło. Dzwonek zaraz. Przyszła nigdy. Przyszła jej koleżanka za 2 godziny. Tak. I
No to jest jakaś ciężka masakra. Albo na przykład zwracanie uwagi, że syn ma odleżynę, bo się nie obraca. I potem matka, która wyjaśnia, że on się nie obraca, bo on się nie umie obrócić. Taka sytuacja, nie? I pretensje pani pielęgniarki, że ona ma takich leżaków 30. I nagle czy my mówimy tak. W ogóle o meblu, czy w tak. ogóle o człowieku? I co jest straszne? To jest w ogóle ta sytuacja, o której ja zawsze mówię do moich znajomych, bo teraz jesteśmy w świecie, który istnieje podział na szczepiących się i na tych, którzy się nie będą szczepić. Na to, że to szczepionka mnie zabije, albo na to, że mnie zabije ten COVID. Ja zawsze swoim znajomym, którzy na przykład są przeciwnikami szczepienia, mówię, że ja muszę zmaksymalizować swoje wysiłki do tego, żeby nie wylądować w szpitalu. Nie dlatego, że ja się boję, że ten COVID mnie zabije, tylko dlatego, że ja wiem, że jak tam trafię, to ja już tam po prostu umrę. Ja tam umrę, zginę, dlatego że nikt nie przyjdzie mnie podnieść, nikt nie pójdzie ze mną do łazienki, nikt mnie nie obróci, ja tam sama nie wstanę. Ja tam po prostu jestem skazana na to, że mnie tam położą i może ktoś przyjdzie, a może ktoś nie przyjdzie. A w dobie COVID-a, gdzie słyszymy, jak wygląda sytuacja z personelem, z ilością personelu, no to ja wolę, żeby mi zmutował ta szczepionka, żeby sprawiła, nie wiem, jakieś ciężkie, nie wiadomo co w moim ciele gdzieś za 10 lat, niż finalnie teraz trafić do szpitala. To jest tak samo jak z rehabilitacją na fundusz. Bardzo często ludzie mówią, pojedź na rehabilitację na fundusz. Tylko, że dalej to jest ten sam szpital, tam jest dokładnie tyle samo pacjentów, a moja sprawność jest taka, jaka jest. No, więc to jest wina systemu właśnie, niestety. Tak, więc mogą być tam fantastyczni ludzie, ale za mało tych ludzi jest po prostu, jest tak, za mało. Tak. Poza tym też wydaje mi się, że zupełnie inaczej wygląda rehabilitacja ortopedyczna, a inaczej rehabilitacja neurologiczna, jeśli chodzi o częstą zmianę rehabilitantów po prostu, fizjoterapeutów, prawda? Że po prostu to jest tak ważne, żeby mieć zaufanie do swojego fizjoterapeuty, jeśli się, nie wiem jak to wygląda z pacjentem ortopedycznym, no bo nie byłam, nie? Ale ja na przykład, dla mnie to jest kluczowe, żebym czuła, że mnie fizjoterapeuta wie jak złapać, wie kiedy złapać, a kiedy po prostu pozwolić, to jest tak jak na początku, nie? Tak. To jest ta różnica właśnie między pacjentami. Śmiejemy się z Karolą, dlatego że my przy pierwszym spotkaniu po prostu spadam z łóżka, więc zdążyłam tylko ręce pod głowę podstawić, bo no, tak wyszło. Ale właśnie to jest ta sytuacja, że po prostu to jest tak, że przy każdej zmianie terapeuty ja muszę się liczyć z tym, że coś takiego się wydarzy. Dlatego, że po prostu każdy pacjent ortopedyczny jest inny, prawda? Każdy, a co dopiero pacjent neurologiczny. Tak, no niestety patrzyłam na ciebie z perspektywy mojego innego tetraplegika, który by mi tak nie zrobił. Tak, ale to nie chodzi o to, że to jest błąd, bo to chodzi o to, że właśnie to jest taka sytuacja, w której nigdy pacjent A nie będzie tak sam jak pacjent B, mimo tego, że co będzie wskazywał rezonans i tomograf. No to dotyczy dokładnie tak samo pacjentów ortopedycznych, bo placówki, w których codziennie jest ktoś inny przy danym pacjencie, no to pacjenci nie są z tego zadowoleni, bo muszą zawsze tłumaczyć, że tu i tu, a nie tu i tu, a jak zrobił to ten pan, to było tak, a ta pani zrobiła świetnie, a potem już nie. Dlatego nie ma ciągłości, nie ma przepływu informacji, no jakby to jest istotne. To nie chodzi o to, że te miejsca są złe, tylko chodzi o to, że moim zdaniem, jeżeli się ma możliwość, a moim, no nie ma nic cenniejszego niż zdrowie, tak? Jesteśmy w stanie na przykład wydać na kosmetyczkę 200 zł, 250, tak? A mamy problem z tym, żeby wydać 150 na fizjoterapeutę. O to chodzi, że po prostu czasami ja uważam, że warto jest po prostu zainwestować w ten powrót do zdrowia u tego jednego fizjoterapeuty, tak? Żeby rzeczywiście ten po pierwsze czas powrotu będzie skuteczniejszy, może mniejszy, a po drugie ta fizjoterapia będzie skuteczniejsza, bo nikt się nie będzie za każdym razem musiał uczyć twojego ciała, prawda? Więc no tego nigdy nie jestem w stanie zrozumieć, że ludzie są w stanie wydać pieniądze na sukienkę, na buty, na kosmetyczkę, na fryzjera, tak? A dokładnie tych samych pieniędzy nie są w stanie wydać na fizjoterapeutę. Gdzie często nawet jest tak, że pójść na tą jedną wizytę, czy dwie prywatnie,
niech ci ten fizjoterapeuta pokaże, jak ćwiczyć samemu w domu, bo oczywiście to jest kluczowa rzecz, że ludziom się wydaje, że ta godzinka u fizjoterapeuty to jest ich cała praca, a potem te 23 godziny, to oni w ogóle mogą sobie robić tak, jak chcą, nie? Zupełnie inaczej chodzić, zupełnie inaczej trzymać plecy, tak? Że po prostu i to się ta godzina wystarczy, nie? A praca w domu jest często nawet bardziej kluczowa. To moja wina. A nie 23 godzin przerzucania kostki brukowej. Tak, tak. Wydaje mi się, że w ogóle... No właśnie. Jak uważasz, że pacjent powinien przygotować się do terapii? Wyobraźmy sobie, że mnie boli, nie wiem, boli mnie kolano, tudzież mam jakieś bóle, jestem zupełnie, nikogo nie znam w mieście, muszę wybrać jakoś samodzielnie tego fizjoterapeutę i tak dalej, to jak ma... jakie są parametry wyboru? Najlepszy, czyli z polecenia. Generalnie otaczają nas ludzie, więc pytasz, byłam u takiego i takiego i co? No spoko. Sprawdzasz, jeżeli pasuje ci osoba, pasuje ci to, co robi, no to jest fantastycznie. Jak nie, no to szukasz dalej. Ale tak po prawdzie ten pierwszy traf to jest albo z polecenia, albo tak jak jest na zdanym lekarzu na przykład, że jest to kompilacja wielu czynników w stylu odpowiedniej godziny, miejsca i czy zdjęcie się podoba. A na co powinnam patrzeć, jeżeli chodzi o fizjoterapeutę? Czy są jakieś kursy takie, na które powinnam patrzeć, czy ten fizjoterapeuta ma, czy nie ma? Czy po prostu widzę, że skończył AWF we Wrocławiu, wydział fizjoterapii, idę i będzie git? Nie odpowiem ci na to pytanie, bo nie chcę nikogo w tym momencie wrzucać do żadnej szuflady. Są ludzie, którzy po 15 latach dalej są średni, są ludzie, którzy są po 3 latach po studiach fantastyczni, są ludzie z miliardem kursów, którzy po prostu je zaliczają, bo mają kasę albo fundusze, albo od pracodawcy i mają całą listę. Finalnie no nie odpowiem ci na to pytanie. Trzeba sprawdzić. Nie ułatwiasz temu pacjentowi. No nie ułatwiam, nie może być łatwo, tak? Nie może być tak, że jest top ten, że 10 kursów i że pewnie z którąś rzeczą trafi. Są tak różne kursy, że do tej pory się czasami dziwię, jak można ludziom pomagać, naprawdę. I niektórym pomagają takie, powiedzmy, rzeczy z pogranicza, taki normalnie, że tak powiem, prostolinijny myślący człowiek powie, że to są jakby z przestrzeni czarów, a że on potrzebuje fizycznego bodźca, bo są tacy pacjenci, którzy po prostu potrzebują fizycznego, mocnego bodźca. Ja się zawsze śmieję, że na koniec jeszcze powinnam ich zlać kapciem i wyjdą totalnie zadowoleni, bo lubią mocny bodziec. A są tacy ludzie, którzy mają niski próg bólu i wybiorą bardziej delikatne metody, więc jakby musimy sami z sobą ustalić to, czy lubimy czuć ból po terapii, w trakcie terapii, czy lubimy bardziej delikatne techniki, które gdzieś tam pracują na przepływach, na oddechu, i samemu dopasować to do siebie. Ja mogę podpowiedzieć, że jeżeli chodzi o tetraplegię, to nie ma szans na danym lekarzu znaleźć żadnego specjalisty, dlatego że to jest w ogóle we Wrocławiu, to żyjemy w mieście, w którym neurologia to jest jakaś taka wyspa na oceanie spokojnym. Ktoś coś słyszał, gdzieś tam na studiach widzieli, ale w życiu nikt takiego pacjenta nie dotknął. Mi to się zdarzyło na przykład kilka razy być u terapeuty, którego dzwoniłam, on mówił tak, umiem w tetraplegię, po czym przychodzę i widzę, że po prostu ten człowiek pierwszy raz w życiu widzi na własne oczy takie zjawisko jak tetraplegik. Więc ja Ciebie znalazłam po prostu na najbardziej popularnym portalu na świecie, tak, społecznościowym, po prostu na Facebooku. I to sama nawet tego nie znalazłam, tylko koleżanka mi powiedziała, że popatrz tutaj, ktoś szuka i że może. Tak, wydaje mi się, że w ogóle Facebook dla mnie jest bardziej wiarygodny niż znany lekarz. Dlatego, że na znanym lekarzu jest ta opcja, że można tam, wiesz, płacić pieniążka za tam promocję i tak dalej. Tam niby są jakieś oceny wystawiane, ale ja umiem w PR, ja wiem, jak to działa.
Nie ma takiej opcji jak niepłatne. Trzeba komuś naprawdę zaleźć za skórę, żeby ktoś wpisał negatywną opinię. To też bardzo jest coś takiego, że płatne, pozytywne opinie też są wpisywane, znam lekarzu. Ja ufam bardziej Facebookowi, bo tam po prostu ludzie lubią pojechać. Tak jak napiszesz tak, to od razu masz... Ludzie lubią pojechać na Facebooku. Ja widzę, że tak, ludzi, po pierwsze. To tak, to nie. A po drugie jest ta grupa fizjoterapeutów i ja tam myślę, że jak tam się wpiszę, to tam w ogóle widzę często, że jest właśnie ludzie mówią, a poszukuję kogoś tam, kto tam umie w coś tam, nie wiem, w Gorzowie Wielkopolskim. I się ci ludzie znajdują. Co prawda na tetraplegie, jak ja tam wrzuciłam, to znalazłaś tylko ty. Także abo ojcze, bo po prostu... No dobrze. Jeszcze oczywiście oprócz tego, że jest bardzo ważna, że jakby powrocie do zdrowia, fizjoterapia jest kluczowa, prawda? Bo bez wysiłku się nie da. To czy można na przykład sobie powiedzieć, kurczę, dobra, w sumie na siłowni też jest, wiesz, jakiś tam wycisk i tak dalej, że na przykład, okej, ja rezygnuję z fizjoterapii, będę chodził na siłownię, nie? Czy uważasz, że to jest mądry pomysł, no nie? Jak mądrze to zrobisz, to wszystko może być mądrym pomysłem. Chodzi o to, żeby ktoś nad tym być może zapanował, popatrzył na ciebie, zobaczył, czy nie robisz sobie krzywdy. Mówisz, wydaje mi się, że czasami ludziom jest jakby lepiej, kiedy myślą, znaczy kiedy chodzą na siłownię, bo wtedy się tak jakby czują bardziej normalnie, a z drugiej strony uważam, że to jest prosta droga do tego, żeby sobie zrobić krzywdę. To samo dotyczy osób sprawnych, jak pójdzie i zrobi, co sobie tam wymyślił, a ma podstawy żadne, no to też sobie zrobi krzywdę, zaraz sobie zafunduje albo problemy. To jest paradoks, kolanem, nie? Że właśnie, że w ogóle... Jest mnóstwo takich materiałów źródłowych na YouTube, tak, gdzie sobie panowie robią krzywdę sztangą. Ale w ogóle to jest zabawne, nie? Że idziesz jakby żeby być zdrowym i tak dalej i masz po prostu... I potem musisz korzystać z tego fizjoterapeuty. Ja w ogóle się zawsze śmieję, że w ogóle przychodzi zima i to jest okres żniw dla fizjoterapeutów, nie? Bo tam nie ma nic lepszego niż wypadek na nartach. To jest perpetuum, perpetuum mobile. Czy nie, ludzie lubią na narty pojechać i tam nie zakładają tych kasków albo coś tam się dzieje. Zaraz kolanka, głowa, coś tam. Tak. Potem przechodzi kolejny okres złotych żniw, czyli wakacje, nie? I wszyscy ci, którzy muszą skoczyć na główkę, bo jest tak mało reklam, że wiesz, płytka wyobraźnia. Mam takiego kolegę, który właśnie skoczył na główkę i ma teraz tetraplegię i on zawsze mówi, jak się go ktoś zapyta, czemu jeździ na wózką, bo głupi byłem. Bo wszędzie pisali płytka wyobraźnia, nie skacz do wody, mówi, a ja myślałem, że jestem nieśmiertelny, nie? I wiesz, i tak dalej. To jest zabawne. W ogóle zabawne jest to, że ja mam taką teorię, że mężczyźni z tetraplegią zawsze będą bardziej sprawni niż kobiety z tetraplegią, bo jakoś coś takiego jest, że im te kręgosłupy się nie dołamują. Że trzeba ich położyć na krawężniku i docisnąć, żeby się dołamało, nie? Bo kobiety to tak na 100%, tak? Bo kobieta wszystko tak robi dokładnie na 100%, więc jak łamie ten kręgosłup, to tak wie, żeby tak epicko było, nie? No. Chociaż wypadki mężczyzn są zawsze bardziej epickie, bo oni tam właśnie na główkę gdzieś tam skaczą z czegoś. Tak. Wracając jeszcze do jakby meritum naszego spotkania, czyli rozmowy o fizjoterapii, no to tak zacznijmy w ogóle od, tak wiesz, będziemy zamykać tę rozmowę czymś, co powinniśmy, od czego powinniśmy zacząć, nie? Że w ogóle co takiego się dzieje w człowieku, że idzie na fizjoterapię? Mógł zostać lekarzem, chirurgiem naczyniowym, a może na fizjoterapię i to nie jest łatwa praca. Fizjoterapia to nie jest łatwa praca. To jest nie tylko, że musi być mądra i pamiętać anatomię, wiesz, o co chodzi, tak naprawdę, co się z czym łączy i tak dalej, dodatkowo to jest fizyczna praca, bo naprawdę trzeba tych ludzi, musisz, przecież to jest, ja to się zawsze śmieję, że w ogóle, jakbyście słyszeli szuranie, pukanie, to likuś, pozdrawiamy mojego kota, to jest odpowiednia chwila na to, żeby skorzystać z kubety. Chodzi o to, że bardzo często fizjoterapeuta, mówiąc mi, że jak ja mam się schylać i tak dalej,
podczas całego dnia pracy robi zupełnie przeciwne rzeczy, dlatego że ty nie masz wyjścia. I tak naprawdę całą swoją karierę poświęcasz na to, żeby ludzi wyprowadzać z tego, z tych wszystkich bóli, równocześnie się codziennie nabawiając własnych skrzywień, tych nadwyrężeń i tak dalej, nie? Co takiego się z człowiekiem dzieje? Bo właśnie, że nie dość, że musisz pamiętać tą... To jest taka praca kombo, to jest praca fizyczno-psychiczna, nie wiem, jak to nazwać, biurowa, nie? No, trochę tak. Jakby początki moje były bardzo śmieszne, bo jak wybrałam w ogóle ten zawód, to była klasa maturalna, wiedziałam, że chcę iść na studia, kompletnie nie wiedziałam na jakie. Koleżanka oglądała broszurę. Ja mówię, pokaż to, na co ty idziesz? No na fizjoterapię, mówię, co to w ogóle co to robi? Się robi, nie? No i tak przeczytałam, tak tyle gdzieś tam było napisane, mówię, kurde, fajne, dobra, no to dawaj, kiedy są egzaminy? No. No i finalnie było tak, że ja się dostałam w pierwszym naborze, a koleżanka na wieczorową, no ale później się spotkałyśmy na dziennych i tak to poszło, czyli praktycznie takim przypadkiem. Nie ma tutaj takiej epickiej historii empatii, pomagań od małego dziecka. Nie. Oglądałam Supermana i potem stwierdziłam, że będę... Potem było ciekawie, jak były różne praktyki w zolach i tak dalej, bo tam się dzieją naprawdę ciekawe rzeczy. No to byłam przy różnych takich ciekawych rzeczach, że na przykład wszyscy uciekli, a ja tam siedziałam przy pani, która nie robiła od miesiąca kupy i tam wszystko poszło epicko. Byłam dzielna, że wytrzymałam, daliśmy radę z panią. To były takie przyłóżkowe ćwiczenia, ale mimo wszystko przy tych takich czynnościach higienicznych jakby byliśmy, ale nie braliśmy udziału, ale byliśmy. I jakby nigdy nie miałam z tym problemu, nigdy nie byłam w tej grupie, która uciekała, jak się coś działo. Zawsze podobały mi się takie grube tematy właśnie, czyli pacjent po udarze, albo że coś mu urwało, albo no, takie, no nie takie, coś tutaj można byłoby lekko w prawo, tylko takie naprawdę. Ale powiem ci, że ten przykład z tą panią zrobił mi tak przykro w głowie. Dlatego, że no właśnie to jest sytuacja, w której człowiek traci takie poczucie godności, nie? I te zachowania właśnie ludzi dookoła, takich właśnie stażystów i tak dalej, one wzmacniają to poczucie właśnie braku godności. To jest nawet ta patologia wizyt studentów z lekarzami, nie? Że człowiek leży na tej leżance, goły jak święty turecki i stoi na tą grupkę ludzi w ogóle, wiesz, jakbyś była przedmiotem, nie? To jest w ogóle straszne, więc dobrze widzieć, że w ogóle jesteś osobą, która wiesz, no bo to nie tej pani wina, że ona była w takiej sytuacji i tak dalej, wiesz, zamiast ją wesprzeć i pomóc, to ludzie uciekają, nie? A ja zawsze mówię, że wszystkim się wydaje, że są nieśmiertelni, dopóki. To nawet nie chodzi o to, że musi mieć wypadek czy coś, tylko po prostu starość przychodzi, tak? Może być mniej sprawna, nagle lądujemy w szpitalu, bo staram się bardzo mocno i moja przyjaciółka właśnie mówi zawsze, żeby nie mówić, że ty, tylko że ktoś. Bo jak mówię, że ty, no to jakby projektuję na ciebie, więc nie mogę mówić, że ty będziesz leżał w szpitalu, tylko jak będzie ktoś kiedyś leżał w szpitalu, więc taka mała tutaj Judyta uczej bawi. Więc właśnie o tym mówię, że po prostu każdy z nas kiedyś będzie potrzebował fizjoterapii albo leczenia w jakiejkolwiek formie, tak? I warto po prostu sobie zdawać sprawę, że to, że teraz jesteśmy silnymi ludźmi, znaczy kto jest, ten jest, bo ja jestem tetraplegiem, ale to, że ktoś jest teraz, wiesz, silny, mocarny i tak dalej, to też kiedyś dopadnie go starość i warto traktować tak człowieka, jakbyś sama chciała, żeby cię traktowano, po prostu. To jest moje właśnie kluczowe zdanie, że po prostu traktuj kogoś tak, jak byś chciała, nie? Być traktowany. No, a wracając do meritum, bo ja lubię tak zjeżdżać z tematu, jeśli chodzi o ten wybór tej kariery, nie? Co cię tak inspiruje w tej pracy? Co cię pcha do tego, że ty nie mówisz, kurde, dobra, od dzisiaj rzucam to wszystko, idę do korpo, nie? O Jezu, korpo. Zabiłoby mnie siedzenie. Wiesz, bo to chodzi o to, że to jest ciężka praca. To nie możesz powiedzieć, że to jest lekka praca. To jest ciężka praca fizyczna. Jest. I jakby u mnie najgorzej jest z tym, że cały czas czuję, że muszę się czegoś douczyć. I jakby nie czuję takiego spokoju duchowego. I
jakby potrzebuje szkoleń, potrzebuje nowych podejść, potrzebuje wiedzieć, co się dzieje dookoła. To jest taka rzecz, która jest fajna i męczy, bo nigdy nie czujesz takiego, okej, teraz. Teraz jest świetnie, nie? Chodźcie do mnie, a jej was uleczę, nie? No nie ma po prostu. Zawsze się znajdzie pacjent. Nie uleczysz? Kurde, to ja się z tobą tyle rehabilituję, nie będę chodzić? Nie. No, teraz ludzie pewnie wszyscy myślą, że jesteś bardzo taka mało empatyczna, tak. No tacy jesteśmy. No, tak. Nie, no, nie jestem. I co jeszcze? No, co cię inspiruje? Co mnie inspiruje? To, że można komuś pomóc. Po prostu. Jestem praca z ludźmi. Masz takie coś, na kogo patrzysz, na kim się inspirujesz, w sensie kto cię jakby tak trochę motywuje do tego, żeby działać. Masz takiego kogoś, kogo tam, no bo tak wszyscy obserwujemy. Ale kogoś. Ale mówisz o, powiedzmy, fizjoszkoleniowcach, fizjokolegach? Obojętnie, okay. Obojętnie. Kogoś takiego, że mówisz... Fizjoszkoleniowców mam kilku. Mhm. Jestem absolutną fanką Jarka Ciechomskiego. Jest po prostu guru niedoścignionym, fantastycznym. Moim odkryciem ostatnim z czasów neurologii Benedikt Bremer. Benedikt Bremer? Przepraszam, Benedykcie, jeżeli oglądasz. Fantastyczne, jeśli chodzi o przekaz wiedzy i o umiejętności miękkie i twarde. Naprawdę kompilacja taka niedościgniona, fantastyczna. Joanna Tokarska, wiemy, jest super, robi mega robotę. Jest to fantastyczne, że ona jest kobietą, bo wielu jest szkoleniowców facetów, a kobiet jest bardzo niewiele i nie chcę szufladkować, ale zwykle siedzą w uroginekologii, w takich rzeczach bardziej kobiecych. Pilates. Mhm. A Joanna Tokarska pokazała całemu światu jakby polskiemu, mam nadzieję, też poza, no dobra, nieważne, pokazała całemu światu, że kobiety fajnie mają moc, bo super webinary, super szkolenia i takie, że kobieta potrafi raz, że w marketing, dwa, że w umiejętności zarówno te takie twarde dane EBM, czyli evidence-based medicine i takie rzeczy techniczne i no po prostu super. Mm-hmm. Jak dla mnie. Ja to może nie jest medialna osoba, mm-hmm. ale ja zawsze mówię, że nigdy nie miałam takiego terapeuty jak Agnieszka Chocińska, nie? Mm-hmm. Że to jest babka, która po prostu zęby zjadła na neurologii i ortopedii, to też nie mówię. Mm-hmm. I po prostu to, co ona wyprawiała z pacjentami, to żeby byli dwa razy albo dwa i pół razy wyższymi od niej i cięższymi, to właśnie pokazuje, że kobiety moim zdaniem często są dużo lepsze, a to jest w fizjoterapii niż faceci. A to jest bardzo mocno powiedziane, dlatego że ja w ogóle nie jestem seksistką, ale jak mam iść do pani profesor, to mnie trzepie. Zawsze wybieram pana profesora, bo mam wrażenie. A tutaj akurat kobiety, muszę przyznać, że fizjoterapeutki dały mi większego kopa niż fizjoterapeuci. Także... To jest bardzo różnie. W sensie takim, że faceci mają być może większe umiejętności w czymś. Nie będziemy ich tutaj wywyższać, ani chwalić. Nie bronimy. Dobra, nie bronimy. No to nie bronimy. Kobiety górą, faceci tam wiadomo. Też fajnie, nie? Ale kobiety górą. No, także... Mnie na pewno uderzyło w jednym... Nie będę mówiła nazwy tego miejsca. Dobrze. Ale byłam tam przy okazji, jak Jacek był na fizjoterapii, żeby Boże, zobaczyć, jak ja wiem, które to w miejsce. Jaki sposób, że tak powiem, wygląda rehabilitacja tam. I rozmawiam sobie tam z fizjoterapeutą i się pytam, czemu u was są sami faceci? Dziewczyny są tylko na terapii ręki i masażu. No i dostałam odpowiedź, że tutaj tylko zatrudniają facetów, dlatego że... I wkurzyło mnie to. I mówię, no ale dlaczego? Przecież ja też pracowałam z Jackiem, pionizowałam go sama, mimo że 80 plus kilogramów. Blokowałam kolana. Sorry, Jacek. Opierałam się o ścianę i dawałam radę.
Nie tylko faceci, bo raz szafę na czwarte piętro wniesiesz, nie? I tylko faceci. A kobiety to terapia ręki, masaż. Mm-hmm. A ta Karolina w tym czasie założyła okulary like a boss. No i no to mnie trochę zdrażniło, że dlaczego wyklucza się z tej terapii neurologicznej jakby postać kobiety. Zwłaszcza, że to dramatycznie ogranicza wtedy pacjentom wybór rehabilitacji, dostęp do rehabilitacji, prawda? Sytuacja, w której wiesz, masz mniejszy wybór rehabilitantów tylko dlatego, fizjoterapeutów, mm-hmm. tylko dlatego, że ktoś dzieli na płcie. Także... Ale to jest jedyne miejsce, w którym to widziałam. Ja tam byłam, nie polecam. Jak ktoś będzie chciał wiedzieć, gdzie to jest, to na priv, ja stanowczo odradzam. Takie miejsce na A. Musiałaś. Nie. Ja się nie boję głośno mówić swoich opinii, nie mówię tego na głos, tylko dlatego z szacunku, a dla ciebie, bo jesteś moim gościem. A jeszcze powiedz tak właśnie na koniec, gdzie cię można znaleźć? Nie by ktoś właśnie dzisiaj chciał stwierdzić, kurde, Karolina Anioł Kozłowska to jest moja fizjoterapeutka, chcę do niej iść z moim bolącym kolanem, bądź z moją paraplegiem, tetraplegiem, udarem, wylewem i innymi rzeczami, albo mam osobę chorą, która szuka właśnie dobrego fizjoterapeuty i chciałby iść do ciebie, to gdzie cię szukać? Na znanym lekarzu. Nie, tak naprawdę to tam jest taki jakby kanał kontaktowy przez Facebooka, też jest kanał kontaktowy. Jestem na Jemiołowej we Wrocławiu, mamy taki mały gabinecik z koleżanką. Utrudnienie to są schody, więc... Ale dojeżdżasz do domu, także? Dojeżdżam do domów, tak. Jeśli chodzi o pacjentów neurologicznych, to 100%. Podlinkujemy wszystkie miejsca, których możecie znaleźć Karolinę, jak zwykle, pod naszym filmem. Serdecznie dziękuję ci za to, że chciałaś przyjąć moje zaproszenie i poruszyć nie tylko łatwe tematy, ale też trudne. Wszystkich was serdecznie zapraszam do oglądania tego odcinka. Skoro już jesteście w tym miejscu, to chyba obejrzeliście. I do następnego razu. Pa! Yeah.